Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Jaś Fasola na konsolę PlayStation 2. I dzisiaj zabieramy się za poziom The Buddy's Hideout, tak więc bez zbędnego przedłużania wchodzimy tam. O, skipujemy oczywiście, że tak, no bo przecież brzydkie cutscenki tutaj lecą, a my nie chcemy brzydkich cutscenek, my wolimy, że tak powiem, bez cutscenek, gdyż nie chcę mieć zablokowanego odcinka. O, coś tutaj kurde na początku gra zwolniła. Ale już odzyskała swoje FPS-y. To jest właśnie niestety problem z emulacją niestety teraz już, bo ja mówię, ja mam dopiero co świeżo kompa włączonego, powyłączałem niepotrzebne aplikacje i z jakiegoś powodu tutaj już gra ma, że tak powiem, problemy z FPS-ami. Ale to już mówię, to już musi być niestety chyba problem z emulacją tej gry. No wiadomo, pamiętajmy, że to nie musi być jakieś takie stuprocentowo dokładne, no nie? Okej, czyli musimy teraz sobie uważać na skrzyki TNT i przesunąć klocek. No, już. Dokładnie tak. Tak sobie ogólnie liczyłem i tak myślę, że jeszcze tak z 5 odcinków ten Jaś Fasola będzie trwał. Tak więc no niestety mój plan skończenia tej gierki w październiku no rychł w czas trochę. Dlatego, że jakby wam to powiedzieć... Nie wiem nawet jak to powiedzieć. Po prostu chciałem tę gierkę skończyć w październiku. A mamy dzisiaj 31 października i ja później tak w późnym popołudniu będę ogarniał Until Dawn. Dosłownie, Until Dawn będę ogarniał. W ogóle muzyka, która leci w tle, mam nadzieję, że usłyszycie, mam nadzieję taką. W sumie to czekajcie, otworzę skrzynkę i zaraz wam o tym powiem. Mamy pierwszy w ogóle puzzle, tak by the way. Posłuchajcie sobie teraz tej muzyki. Ja zamknę mordę, tutaj pozbieram sobie te kocie przysmaki, a wy sobie posłuchajcie tego, bo mam tutaj taką ciekawą rzecz, taką ciekawą, może nie powiedziałbym, że ciekawostkę, bo ciekawa ciekawostka, co za masło ma śladę, ale mam pewne przeczucia co do tego soundtracku, z czym mi się on może kojarzyć, tak więc zamykam mordę, wysłuchajcie. Nie wiem czemu, ale ten soundtrack kojarzy mi się bardzo z Harrym Potterem. I dokładnie to Komnatą Tajemnic na PS1, że taki bardzo podobny. Zwłaszcza te brzmienie, które teraz tam w tle leci z tego soundtracku. To jest naprawdę mega do siebie podobne. Jakby to były podobne instrumenty tutaj używane, ale to, mówię, tak mi się kurde jakoś dziwnie skojarzyło. Może to jest dlatego, że trochę, nie wiem, tęsknię za Harrym Potterem. Może to oznacza, żebyś w końcu się kurde za Let's Play z Harry'ego Pottera wziął, co? Nie, no na razie nie, w sumie na razie nie. Planowałem zrobić Komnatę Tajemnic teraz na PS1, PC i PS2, ale no po prostu muszę zdobyć najpierw kopię wersji PC-towej i to z polskim dubbingiem, bo ja nie chcę nagrywać z angielskim. Skoro gra ma polski dubbing i ma możliwość miana polskiego dubbingu, to chcę to zrobić z polskim dubbingiem, jak prawdziwy Polak, z krwi i kości. A nie tam, kurde, bawić się w jakieś wpółśrodki na zasadzie, nie no, zrób po angielsku, no bo w sumie to tylko gra, tam z Harrym Potterem, tam walić jakby fabułę. A może ja chcę poznać fabułę na nowo. A może właśnie ja, kurwa, chcę to poznać. I co teraz? O, tu widzę, że kluczyk mamy, który ominąłem. Nice. I tu będzie skrzynka, co nie? Ta jest. Skrzyneczka. Jak nasz status wygląda? 2 na 6 puzli i 25 na 100 kocich przysmaków. I 29% dopiero poziomu mamy zrobionego. Oczywiście tajemnicą nie będzie to, że po zrobieniu Jasia Fasoli następnym let's playem będzie Jack X. Dlaczego? Dlatego, że Jack X był drugą grą, która miała najwięcej głosów zaraz obok tego, Medieval, którego sobie dzisiaj zacząłem.
Znaczy no dzisiaj, no za 2 minuty wy będziecie mieli odcinek, bo ja to przesyłam 31 października. Tak jak wczoraj na Instastory dałem, swoją drogą polecam zaobserwować moje konto na Instagramie, ponieważ tam również informuję o livestreamach i o odcinkach, przynajmniej od jakiegoś czasu. No i właśnie dzisiaj 31 wlatuje pierwszy odcinek z Medieval 2. Wow, checkpoint, dawaj mi checkpoint. A, tam z boku jest klucz, dobra, okej, okay, widzę. I co teraz musimy zrobić tutaj? Musimy uważać na... A, musimy po prostu uważać na zwyczajnym świecie, żeby się nie spierdzielić. No, czyli bardzo, bardzo łatwo nam w miarę poszło. No i co? Co ja tam chciałem powiedzieć? No i jako, że dzisiaj 31 października, no to z tym Medieval to troszeczkę się wpasowałem, dlatego że Medieval to jest w sumie taka gra, która mega przypomina takie halloweenowe klimaty. Co jak co, ale to jest prawda. No i udało nam się kolejne przejście odblokować, ponieważ brama nam tutaj opadła. Coś chciałem powiedzieć, ale kurde, wybiło mnie coś z rytmu. Nieważne, w każdym razie... No... Zobaczymy, jak nam z tym Jasiem Fasolą pójdzie, bo mówię, następna gra, która miała najwięcej głosów, to jest Jack X. I Jack X będzie wtedy robiony po Jasiu Fasoli. A potem, kiedy zaczniemy sobie Jacka X i będziemy, nie wiem, kończyli Medieval, bo myślę, że Medieval nam długo nie będzie zajmować, to zrobimy sobie kolejne głosowanie i kolejne jakieś tam dwie gierki, żeby tam pocisnąć po dwie serie naraz w tym samym czasie, żebyście mieli możliwość obejrzenia, jeżeli ktoś, nie wiem, nie jest fanem Medieval, no to sobie obejrzy Jasia, a jeżeli ktoś nie jest fanem Jasia, to sobie obejrzy Medieval, proste. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest proste w wytłumaczeniu. Ogólnie zauważyłem też jedną rzecz, mianowicie, że teraz patrzcie, gierka nam chodzi full płynnie, pewnie teraz wykracza i zaraz będzie... Kurde, spadki FPS-ów nie z tej ziemi. Ale tak szczerze, w porównaniu do poprzedniego odcinka, to w tym odcinku naprawdę idzie bardzo, kurde, dobrze, jeżeli chodzi o klatki. I bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że chyba niektóre poziomy mają na początku problemy z takim załadowaniem się, jeżeli chodzi o to, dlatego mi tak na PCSX się spadają te klatki. Być może, nie wiem, bo może to jest po prostu wina tego, że emulacja jest taka PS2, ale mi się wydaje, że po prostu te poziomy na początku ogólnie muszą się tak dokładnie wczytać, dlatego to tak wygląda, jak wygląda. I dobra, 38/144 i mamy połowę już puzli zebranych. Tak więc tutaj widzę, że kolejna skrzynka z... znaczy kolejny kluczyk i tam jest skrzynka, wiadomo, z puzelkiem. I idziemy sobie powolutku do przodu. O, i przy okazji minigierka, którą oczywiście wytnę, no bo po co macie ją oglądać w całości, skoro my wszyscy dokładnie wiemy, o co tutaj chodzi. To jest ta sama minigierka z tymi zasranymi kretami, czyli trzeba 30 kretów teraz wciągnąć odkurzaczem. Tak więc, no ja wam może dla przypomnienia pokażę, bo może zapomnieliście przez to, że Jaś Fasola trochę rzadziej się pojawiał. Więc to na tym polega, proszę bardzo. Teraz myślę, że skoro już wiecie, to ja mogę to na legalu wyciąć i widzimy się po przejściu tego. Już jesteśmy po, jak widzicie, to więc możemy stąd sobie wyjść trójkątem. Ja nie mam zamiaru restartować tej minigierki. Oj, nie ze mną te numery gra. Ja nie mam zamiaru tego restartować, już wystarczy, że raz przyszedłem. Ale patrzcie, dzięki robieniu tych minigierek teraz mamy 5. dodatkowe życie, tak więc... No jest chyba dobrze, tak mi się wydaje, w takim razie. Im więcej żyć chyba, tym lepiej. Tak więc robienie tych minigierek chyba w jakimś stopniu się opłaca, szczerze powiedziawszy. Dobra, zatem lecimy dalej z koksem. Ale tak szczerze, a propos przyszłych let's play, jeżeli chodzi o przejścia Jasia Fasoli, tam Medieval i następnego głosowania, to bardzo korci mnie, żeby jedną grę wrzucić w to głosowanie. I to jest też gierka, którą Energik recenzował w swojej serii Zagrajmy w Krapa. A jako, że jak widzicie, ja mam tendencję do ogrywania właśnie tych tytułowych krapów, które dla mnie osobiście aż takie złe nie są. Przynajmniej nie wszystkie, ok? Bo są gierki, które faktycznie grałem i do słabe są bardzo pod tym względem. I ile mam w plecy? A, chyba niedużo, z tego co widzę.
Dobra, zbierzmy sobie te kocie przysmaki. Jest jeszcze jedna taka gierka gra. Gierka. Co? Jest jeszcze jedna gierka. Jezu, jak ludzie wy będziecie oglądali ten odcinek, wy się chyba posracie ze śmiechu, bo posikacie. Gierka gra. Kto to kurwa gada? Kto tak kurde gada? Dobra, nieważne. W każdym razie, jest taka jedna gra, którą Energik również zrecenzował w swojej serii Zagrajmy w Krapa, którą chcę ograć dla własnej ciekawości, bo gry o psach, no są dwie na moim kanale. Jest 102 Dalmatyńczyki i jest Dog's Life, które swego czasu też było uznawane za krap, może nie przez Energika, ale ponoć bananowy Janek, jak jeszcze tworzył, to recenzował tę gierkę. Ale jest jedna gierka na PS2, która bardzo mnie interesuje i bardzo chcę ją ograć, no właśnie odcinkowo. A tą grą jest Leslie. Leslie, chyba tak to się gra nazywa. I bardzo bym chciał ją ograć odcinkowo. Bardzo chcę poznać tę gierkę, bo wydaje mi się, że ona jest całkiem w porządku. Że nie jest aż taka zła, jakby była ona pisana. O, tak to powiem. 45 na 100, 4 na 6. Dobra, elegancko. Dobrze wygląda nasz status. Idziemy w takim razie dalej. I teraz sobie wyobraźcie, jakbym miał robić, kurde, dwa poziomy na odcinek. No to kurde, przecież odcinki miałby po godzinę co najmniej. A tak to przynajmniej sobie robimy jeden prawilny poziomik na odcinek. I tyle. Już zresztą mamy jeden długi odcinek w tej serii. To jest odcinek numer 3, który zawierał jeden poziom i potem jeszcze dodatkowo układanie puzli, żeby przejść dalej do tej fabryki, między innymi. Uwaga na grabie, ponieważ grabie są zabójcze i jak dostaniemy z grabi w łeb, no to, że tak powiem, umieramy z miejsca, z automatu. Już nie ma, kurde, pitolenia się. Okej. I teraz co, mamy przeskoczyć tam? A to jest możliwe aż tak daleko skoczyć? Chciałbym to wiedzieć, czy jest taka możliwość tam przeskoczyć. Wow! W rurę wszedłem! Wasz animacja, w sensie emulacja tak zwolniła. To już w rurę wbiłem. Ale najwidoczniej trzeba tak zrobić, bo innego chyba wyjścia nie ma. Aha, to fajnie. To jednak nie trzeba było tak robić. Ale ja to jestem głąb, kurde. Ja to jestem głąb, ja to chciałem z tamtej... Yeah, dobra, nieważne, never mind. Lubię tę gierkę mimo co poznawać. Mimo że niby znam te mechaniki, to ja lubię na nowo je poznawać. A w ogóle swoją drogą zobaczmy, czy... Dobra, wszystko jest git. Przez chwilę myślałem, że mi się mikrofon mam podgłośny na 100% w Audacity, ponieważ gdybym miał i przez to, że ja mam tak często głośno gadam, no to byłyby przestery wtedy, a ja nie lubię przesterów i chyba nikt normalny nie lubi przesterów. Dlatego lepiej patrzeć na to audio. Elegancko, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Elegancko, elegancko. O kurde, ała, bolało! To mnie bolało! Aha, dobra, to jest... Jezus Maria, to jest przepaść! A ja kurde, ja tu się bawię kamerą! O kurde, nie! Nie! Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ale tutaj gra zwolniła. To chyba przez to babcie. Omijamy babcie, zobaczymy, czy gra wróci do swojej płynności, jak ominę babcie. Spadaj stąd, kurde, stara raszplo. Ty stara cholero. Niech diabli cię bierą. Jezu, ale głupawka mnie bierze, nie? Mówiłem, że jak przejdziemy dalej, to gra wróci na swoje właściwe tory. To stara cholera, kurde, lagi powoduje. Trzeba się jej pozbyć z gierki.
Właśnie ten moment w soundtracku przypomina mi strasznie Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic na PS1. Taki dosyć do siebie podobny soundtrack. Ewentualnie Poe, które również ma takie instrumenty w swoim tam soundtracku. A tak, kiedyś jakby ktoś się pytał, w Poe grałem kiedyś i co? Co, będziecie się ze mnie śmiać? Wy sami pewnie też kiedyś graliście w Poe. Teraz uwaga na uwaga na kolce. Przodu, chamy. Fajnie. Brama się nam otworzyła, teraz co dalej? 68 na 100, 5 na 6. Ale kurde, ile nam kocich przysmaków brakuje. To jest trochę słabe. I to mi się trochę nie podoba już. Mam nadzieję, że nie pominąłem jakoś sporej ilości, bo wtedy będzie złość, płacz i inne tego typu rzeczy, no nie? Dobra, tutaj mamy kocie przysmaki. Tu coś chyba będzie. Tu na bank będą... Chociaż nie. Nie, no nie będzie. Myślę, bo kocie przysmaki byłyby tylko wtedy, kiedy na tym kwadraciku byłoby właśnie miniaturka tych kocich przysmaków. A tak to niestety tylko żeśmy się wyleczyli. Lub stety, no bo wiadomo, fajnie jest się wyleczyć, ale z drugiej strony, no to kurde, przydałoby się trochę ich więcej, co nie? To jeszcze nie koniec, ponieważ tam widzę, że checkpoint mamy. A zginąć przed checkpointem to trochę byłby przypał, więc dobrze, że tak zrobiliśmy. O, widzicie? Proszę bardzo, tam mamy kocie przysmaki. Może co prawda nie ma miniaturki kocich przysmaków, ale jest ta łapka, więc tutaj ja coś popierniczyłem. Nieważne, w każdym razie ważne, że to jest. 79, dobra, to już lepszy wynik jest. Dobra, 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 pyk, 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 Jezus Maria. Ooo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 
Jezu, ja naprawdę, ja coś z Deklem mam, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ogarnij się, Michał, ogarnij się, proszę, bo zaraz tutaj będą ci w komentarzach pisać. Stary, kurde, dziad, a drze mordę. Znaczy, jaki stary, 25 lat będę miał w tym roku. Znaczy, 24 skończę. Ale rocznikowo 25 będę miał. No więc proszę się nie śmieć. Rocznik 97 pozdrawia. Jakby ktoś się pytał z ciekawości. Dobrze, dobrze. Dobra, dobrze, mamy tutaj już jakby pogardiane. Idziemy do przodu, do przodu, do przodu, do... O, uważaj, 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 stara raszpla. Stara cholera, że tak powiem, z laską biega. To co mijamy? Dobrze, i ile mamy? 91, dobrze, dobrze, dobry wynik, dobrze, panie kierowniku. Checkpoint. Dobra. Okej, więc teraz będziemy musieli na te łyse pały teraz uważać, bo te łyse pały również nas tutaj prześladują. Śmietniki jedne zasrane. Oje, nie, no, co to miało być? 22 minuty już mamy na liczniku, bardzo dobrze. Okej. Pyk. Elegancko, ale was pominąłem. He, chuj wam w dupę. I mamy wszystkie puzzle, teraz tylko cztery kocie przysmaki i jest Eluwina. Gitara siema.
No proszę was, kurde, wymyśliliście, że ja coś pominąłem? 100 na 100, 6 na 6, 100%, elegancko. Elegancko, kurde, no ładnie żeśmy porobili poziom. Znaczy, zrobili poziom, nie porobili. Tak więc tak. Jeżeli mamy być tacy 100%owi, tacy dokładni i tak dalej, to tak. Tu mamy 100%. Tu mamy 100%. Nie! Tam też mieliśmy 100%, ale nie doleciałem! I tutaj też mamy 100%. No. Tak to właśnie miało wyglądać. Faktory Entrance. Tu mamy jakąś minigierkę. A, to puzzle są. Dobra, robimy. Skoro już tak zaczęliśmy. Ale będę się z tym motał. O Jezus Mary, znowu długi odcinek wyjdzie. Mam nadzieję, że nie, chociaż ten poziom udało nam się szybciej zaliczyć, więc może jest jakaś nadzieja, że to szybciej zrobimy. Sorki, że ja teraz tak nic nie mówię. Wy co prawda bardziej teraz słyszycie soundtrack niż to, co ja mam do powiedzenia. Ale to jest dlatego, że no wiadomo, że się chce skupić, nie? Dobra, coś tu jest. Nie uda nam się. Zawala to robimy. Zawala to zrobione zostało. Dobra, jeszcze raz spróbujemy, spokojnie. Jeszcze raz spróbujemy, spokojnie. Ja się nie poddam. Kurde, było blisko, 3 puzzli nam zabrakło. Ja pierdziele. Ale ja się tutaj, kurde. O kurde, ale. Ale to jest naprawdę, kurde, rycie bani w pewnym momencie, nie? Dobra, jeszcze raz. Próbujemy dalej, do skutku. Okej. Elegancko, mamy to. Dobrze! Elegancko! Pół godziny odcinka mamy. Wychodzimy stąd. Ważne, że jest ułożone. A to swoją drogą widzicie, to jest zdjęcie z tego, z ekranu ładowania. Taka ciekawostka. To jest dzięki za uwagę. Puzzle rozłożone. Możemy otworzyć? Open. Elegancko! I tu mamy dalszą część fabryki. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tu jest woda, fajnie. Jaś może się w końcu umyć. Swoje śmierdzące nogi może umyć. A, i to jest labirynt, czyli czekajcie, to nie do końca jest fabryka. Nie do końca to jest fabryka, moi drodzy. A, taki labirynt to był. Gdzie my jesteśmy? Staff only. To jest nasz nowy poziom.
Okej. Okay. Czyli tu są już chyba ostatnie poziomy z gry, na to wygląda. Czyli tak, brakuje nam 625. No trochę nam jeszcze brakuje. Znaczy, no na pewno już tak mamy ponad połowę gry za sobą, bo 60%. Tak więc myślę, że to już jest taki ostatni świat z gry. Tak więc tu będziemy mogli za niedługo ja się fasolę kończyć. Tak więc no ładnie nam poszło w mojej opinii. Tak więc co tu mogę więcej powiedzieć? Nic więcej dodać nie muszę. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli wam się ten let's play podoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami, po więcej. Zapraszam dać dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. I gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord, Instagram i tak dalej, tam co mam wypisane w opisie. Tak więc zerkajcie w opis, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Jasia Fasoli i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!